Dzień dobry, dzisiaj Krzysztof Herok jest naszym gościem. Powinienem powiedzieć dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dyrektorze, bo objął pan stanowisko. Gdyby mógł pan powiedzieć, jakie, bo nie wszyscy wiedzą, i jak panu się pracuje po tych pierwszych tygodniach. Z dniem 12 września 2023 roku, czyli bieżącego, zostałem pełniącym obowiązki dyrektora Wojewódzkiego Centrum Pediatrii Kuba Lonka w Istebnej, gdzie na tym stanowisku zastąpiłem pana Ryszarda Macurę. No, jestem tam jakieś półtora miesiąca, więc na dzień dzisiejszy pracuje mi się dobrze, jest dobra atmosfera. Pracownicy naprawdę dzielą się swoimi i doświadczeniami, i swoją wiedzą na temat tej jednostki. Na dzień dzisiejszy jest całkiem nieźle, jeśli chodzi o atmosferę. O. No to dobrze, no to trzymam kciuki. Bo pewnie zaraz pan zapyta, jakie wyzwania za tym idą. No to przynajmniej w moim takiej wizji bycia, pełnienia funkcji dyrektora jest to, że chyba dyrektor ma za zadanie za zapewnienie jak najlepszych warunków wykonywania pracy przez swoich pracowników, żeby faktycznie te usługi do naszych pacjentów były świadczone na jak najwyższym poziomie. No i oczywiście dbałość o infrastrukturę, o zatrudnianie jak najlepszych specjalistów. No tak można powiedzieć w skrócie, tak? Co, no ewentualnie jeszcze można powiedzieć, no co o tym samym miejscu, jakim jest to Wojewódzkie Centrum na Kobalance, na pewno wiele osób wie, gdzie to jest, bo przyjeżdżając do Istebnej, czy do Koniakowa, czy do Jaworzynki na narty, to mijamy ten ośrodek. No jest to prawie już stuletni ośrodek, ma taką piękną już historię. Ma niesamowity potencjał, jeśli chodzi o umiejscowienie, o krajobraz, o historię, tak jak wspomniałem. No i oczywiście też ma wspaniałych pracowników, którzy wkładają dużo serca i energii w pracę na rzecz tego ośrodka. To jest takie trochę magiczne miejsce, bo faktycznie może to umiejscowienie powoduje, że nie jest tak odbierane, tak jak taki szpital na 100%, że tam trzeba jeździć, bo trzeba. Ostatnio nawet się spotkałem z taką reakcją dziecka, które mówi, że ono tu jeszcze wróci, że bardziej woli tu przyjeżdżać niż do przedszkola. O proszę, no to... To też świadczy o atmosferze i o jakości usług, które są tam świadczone. Tak, no to żeby tak było dalej, tego życzę, żeby ten zapał i ta dobra energia towarzyszyła panu do końca kadencji albo i jeszcze dłużej. Ponoć wymieniliście się z panem Macurą, pan Macura kiedyś był burmistrzem, kiedyś może pan będzie burmistrzem Cieszyna, to tak niektórzy w ramach żartu, nie żartu myślą, co pan na ten temat. Będzie pan jeszcze kandydował w przyszłym roku? Nie, myślę, że już te dwie próby, takie, które już miałem za sobą, myślę, że nie, że jednak cieszę się, że się może trochę nie udało, bo patrząc na tą ostatnią kadencję, była bardzo trudna, tak? I pandemia, i wojna na Ukrainie, problem uchodźczy, inflacja, jakby ograniczenie też dochodów samorządów. No był to ciężki okres i myślę, że obecna ekipa sobie z tym dała świetnie radę. I myślę, oby tak dalej, są też widać, jak w ciągu tych 5 lat, bo trzeba znaczyć, że ta kadencja jest dłuższa o 1,5 roku niż te poprzednie, więc ja już w sumie 13 będzie już lat, kiedy sprawuję funkcję radnego. I myślę, że ta ekipa, która jest teraz, no zresztą można powiedzieć, że pierwszy raz nie jestem jakby w opozycji, tak, tylko jakby wspieram panią burmistrz i jej ekipę. No i myślę, że faktycznie to, co się podziało i głęboka wyremontowana, i rynek, rewitalizacja, i zamkowa, jeden, który jest na zakończeniu, i stadion, więc jest to takich parę takich czołowych rzeczy, które się udało nam zrobić w tej kadencji. Jest pan odpowiedzialny za finanse jako radny. No jak z tymi finansami Cieszyna? Jak pan widzi przyszłość? Jaką przyszłość widzi pan dla Cieszyna, biorąc pod uwagę finanse? No ja na dzisiejszy widzę, że jeszcze jednak jest prowadzona dość zrównoważona polityka. Bezpiecznie trzymamy się w tych ramach. Na tym czuwa oczywiście pani skarbnik Galicja Dąbrowska, no niezmiennie chyba jeden z największych fachowców, jakich znam, jeśli chodzi o skarbników w naszym rejonie, oby jak najdłużej mogła naszemu miastu służyć swoją wiedzą.
Więc ja bym się nie martwił. Myślę, że ten zespół pokazał, że jest w stanie i pozyskiwać dużo środków zewnętrznych. I myślę, że to w następnej kadencji pani burmistrz podejmie to wyzwanie i jednak będzie kandydować. Zna pan jeszcze jakieś inne nazwiska? Nie, niestety nie, na dzień dzisiejszy nie obiło mi się o uszy. Może tak jakieś plotki, ale to raczej bardzo mało wiarygodne. Chociaż czasem się śmieję, że ludzie się pytają, czy może jednak ja będę kandydował. To oświadczam, że nie. O, dobrze. To wybrzmiało. Na pewno przygotowuje pan już razem z panią Tymich musical i razem z innymi ludźmi. To będzie na przyszły rok i to jest taka chyba ważna rzecz dla pana. To znaczy te występy w teatrze, to przygotowanie roli i ważne sprawy takie społeczne, które poruszacie w swoich musicalach. Tak, przygotowujemy kolejne przedstawienie profilaktyczne. Znowu wracamy do świata wirtualnego. Zajmiemy się influencerstwem i zagrożeniami, z tego mogą wyniknąć dla młodych ludzi. I jakby też wskazówką dla rodziców, jak trzeba uważać, patrzeć i interesować się. Mamy właśnie ten spektakl w przygotowaniu. Będzie wystawiony 23-24 maja. Tak, jest to dla mnie bardzo ważne, bo to jest chyba już 7 czy 8 projekt z ekipą z PDB. Zaczęło się już 7 lat temu, gdzie za namową właśnie pani Izabeli Tymich w Janasik. No postanowiłem się przyłączyć. Cieszę się, mamy niesamowitą ekipę, wszyscy pracujemy, to taka druga, można powiedzieć, rodzina. Oczywiście wszyscy pracujemy tam za darmo, nie pobieramy z tego żadnych korzyści, mam jedynie tym, że jest ta satysfakcja, ten występ w tym teatrze, no i te brawa, przez które czasem uda nam się, czasem, no nie powiem skromnie, ostatnio zawsze są owacje nas stojące, to bardzo cieszy, to jest chyba największa nagroda dla artysty, jeśli tak jest doceniane, ale tu jeszcze miejsca sobie pozwolę trochę pana wykorzystać i podziękować, bo właściwie gdyby nie pani Izabela Tymich Janasik i pani Katarzyna Bonew, które jakby prowadzą ten cały zespół i mają tam jakąś wiarę w te moje umiejętności, chociaż ja czasem mam o wiele mniejszą niż one, to jednak trwamy i myślę, że to nie będzie ostatni projekt, ale zapraszam serdecznie do obejrzenia naszej kolejnej produkcji. A skoro jesteśmy przy tych brawach i owacjach na stojąco, to zapytam, czy pan sobie bije brawo w takich momentach, kiedy pan jest szczególnie dumny z czegoś? Czy coś pana tak naprawdę napawa takim dużym poczuciem dumy, jeżeli chodzi o życie zawodowe, czy rodzinne, czy o życie w ogóle? Czyli powiem tak, no w życiu zawodowym zawsze się staram kierować taką dewizą, że to ja jestem dla kogoś, właśnie wszystkie moje poprzednie stanowiska pracy i w ZUS-ie, i w reumatologii, bo ten, że to ja byłem właśnie dla tych pracowników, ja byłem dla firmy zawsze, miałem otwarte te drzwi, szczęście się tym, że chyba nikomu w życiu nie zaszkodziłem, a mam nadzieję, że pomogłem. To jest taka moja duma, że codziennie rano mogę stać przed lustrem i patrzeć w twarz, że jednak coś dobrego w życiu udało się zrobić. Oczywiście duma napawiają mnie moi dwaj synowie. Już prawie dorośli, więc to też taka moja duma, jeśli chodzi o życie w rodzinne. No i jeśli chodzi o samorząd, no też, no to już te 13 lat służby, chociaż chyba już te ostatnie, jeśli chodzi o miasto Cieszyn, bo trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, puścić w świeżą krew, niech też już jednak te 13 lat to, no właściwie to ponad pół mojego dorosłego życia, tak? Można by prawie powiedzieć, że spędzonym w samorządzie. No i ten teatr to moja wielka pasja, z tego jestem bardzo dumny, że nam to się udaje, że jednak ludzie przychodzą. Też współpraca z ludźmi, też współpracuję z Związkiem Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, z Macierzą Ziemi Cieszyńskiej, trochę jeszcze ciągle coś w tym harcerstwie jestem jeszcze członkiem. No gdzieś tam zawsze, no może już nie tak jak w poprzednich kadencjach, że to było bardzo widoczne, bardzo teraz tak już bardziej z innej perspektywy, mówię, że jak się skończy już te 50 lat, to już też perspektywa patrzenia na to rzeczy jest inna. No, no tak to bywa, tak to bywa. A właśnie powiedział pan o tym ZUS-ie, w którym pan pracował i tak sobie myślę, że pan za te finanse, gdzieś tam się pan zna na tych finansach, to ja tak zapytam, co z tymi ludźmi, którzy jeszcze teraz pracują, ale kiedyś w przyszłości
będą mieli emerytury, na przykład takie roczniki, rocznik 80. I jak pan przewiduje, to tak faktycznie będzie nie za ciekawie z tymi emerytami? Myślę, że to zagrożenie takim naszej, no, tego niżu demograficznego może spowodować, że no, mało kto będzie mógł pracować na te następne pokolenia, które przechodzą na emeryturę, no bo to już jakby jest to taka solidarność, że pokolenia pracujące płacą na te, które już są na emeryturze, więc naprawdę zachęcam w miarę możliwości, jeśli ktoś może i się da gdzieś jednak to pieniądze oszczędzać też na... Chociaż no, nie bądźmy czarnowidzami, no zobaczymy. Tak. No, może przyrost naturalny może też jakoś... Może w końcu to, że u naszych przyjaciół Czechów też jakoś się to udało i ten przyrost jest całkiem fajny. Mhm. Zapytam pana tak na ostatek. Czy jest coś, co zmieniłby pan w sobie albo w swoim życiu? Czegoś pan żałuje? Nie, właściwie nie żałuję niczego. Nawet tych błędnych decyzji, tych i porażek nawet, które też każdy w życiu przynosi, bo na tym się uczymy i nabieramy doświadczenia, tak? Tak się mówi, o, chciałbym mieć 30 lat mniej i to doświadczenie co teraz? No, ale mając te 30 lat mniej, nie nabylibyśmy tego doświadczenia, więc jest to wszystko jakaś wciągnięta nauka i ja faktycznie nie żałuję niczego. To bardzo miło słyszeć i faktycznie tak to jest. To zapytam już na sam koniec o marzenie jakieś, które jest do spełnienia, które jest do zrealizowania, tak realistycznie. O, marzenie to szczerze tak, chciałbym wystąpić na, raczej w odremontowanym Teatrze imienia Adama Mickiewicza. Tak, a remont teatru to około 60, 70, 80, 90, tak, już nawet niektórzy podają 100 milionów złotych, więc tak. Są to ogromne, ogromne kwoty, ale mam nadzieję, że jednak się udaje. Nie jest to jest kwestia roku, dwóch, trzech, może pięciu, ale chciałbym doczekać tych czasów, kiedy właśnie się to uda zrobić i będę mógł może wystąpić na scenie już odnowionej i wyremontowanej. Do tego panu życzę piękna puenta i życzę wszystkim państwu. I dziękuję za rozmowę. Krzysztof Herok był naszym Dziękuję gościem. również. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.